Cześć! Cześć i czołem! Posłuchajcie, uznałam, że nie ma co tracić czasu. Witam Was bardzo serdecznie. Trochę spiesznie, bo mam dzisiaj dużo do powiedzenia w kolejnym odcinku, ale w nowej serii. Tym odcinkiem z wielką przyjemnością, radością i niemałą tremą zaczynam serię odcinków opowieści o moim najważniejszym dla mnie poecie polskim, najważniejszym artyście polskim, wzorze niedościgłym, chociaż kto by go chciał ścigać i po co, to nie wiem, po prostu o Julianie Tuwimie. Także zapraszam Was na serię, która będzie liczyła kilka, a może i więcej odcinków, takich uszeregowanych, posortowanych chronologicznie. Będą tam przewijały się głównie wątki biograficzne, ale też z nawiązaniem do twórczości, sztuki, a być może ostatni będzie takim podsumowaniem, taką syntezą bardziej skupioną na poetyce Tuwima, na jego recepcji, odbiorze, na tym, jak funkcjonuje do dzisiaj w naszej sztuce, w przestrzeni publicznej i w świadomości Polek i Polaków. Także zapraszam Was serdecznie, cieszę się, że tu jesteście, bardzo się cieszę, naprawdę niezmiernie. I jeżeli macie jakieś przemyślenia swoje, może jakieś wnioski, a może wręcz korekty, uwagi, to zapraszam Was gorąco do dzielenia się nimi w komentarzach, do subskrypcji tego kanału. Jestem niezmiernie zaszczycona i cieszę się, że moja głęboka, wielka potrzeba mówienia o Tuwimie wreszcie znalazła swoje ujście w tej serii. Mam nadzieję, że nie zawiodę nikogo, będę się starała, chociaż wiem, że nie sprostam zadaniu, bo zadanie jest niemożliwe. Mówienie o Tuwimie można nieskończenie, jak sam Tuwim mówił o zieleni, że o zieleni można nieskończenie, a że Tuwim lubił grać w zielone. To wszystko się zgadza, o czym jeszcze będziemy nieraz pewnie mówić, nawiązywać. Teraz przechodzimy i po prostu zacznijmy. A zatem zaczynamy! Także zdecydowałam się, powiem Wam jeszcze tak słowem wstępu, na rozpoczęcie tej serii, nie tylko z czystej, rozsadzającej każdą komórkę mnie potrzeby, a wręcz pragnienia. Ta potrzeba przeradza się w pragnienie, ale też z takich moich obserwacji, że w przestrzeni głównie, szczególnie internetowej, YouTube'owej, o Tuwimie jest bardzo mało. Bardzo mało, wręcz tyle co nic. I o ile jakichś tam ostatnich, szczególnie latach, książek, monografii na temat mojego mistrza, chociaż Tuwim nie cierpiał mistrzujących, a sam kokietował innych, zwracając się do nich per mistrzu, arcymistrzu, księciu i tak dalej. A zatem, dość dygresji, a zatem o Tuwimie kilka książek się znajdzie. I te książki też wszystkie są ciekawe, warte polecenia, są skarbnicą wiedzy, i o literaturze, jak to w przypadku każdych opowieści, powiem na koniec, będzie bibliografia. Tak, jeśli chodzi o jakieś formy audio czy wideo, o Tuwimie niewiele można znaleźć. No i postanowiłam to zmienić. Jeżeli z moją pomocą do kogoś może dotrze wieść i dzięki mnie zapozna się, a może zachwyci tym wielkim poetą, chociaż to sformułowanie jest słabe, ale lepszego nie znajduję, tym wielkim człowiekiem, po prostu Julianem, to będę zaszczycona i więcej niż szczęśliwa. Będę po prostu w niebo wzięta. A zatem, skoro już jestem w takim nastroju i nawet odzieniu iście rewolucyjnym, to zacznijmy ostro i prosto. Tuwim urodził się w Łodzi. Był łodzianinem z krwi i kości. Urodził się jesienią, właściwie jeszcze nie jesienią, bo to 13 września, ale ta wrześniowa pora roku, jesień w ogóle dla twórczości życia Tuwima będzie bardzo ważna i o tym też mógłby to być materiał na inną rozprawę. My tutaj idziemy taką drogą bardzo chronologiczną, ponieważ nie chcę wychodzić poza tak jakby brzegi i zbytnio się rozgadywać i tutaj namnażać zbyt wiele wątków, które chciałabym poruszać. I postaram się płynąć tym korytem. A jeśli będę wylewać poza brzegi, no to mnie proszę mnie korygować, proszę ustawiać jakieś barykady, proszę mnie tamować,
jak to się rozszalałą rzekę tamuje. Ja natomiast chciałabym zacząć właśnie od narodzin i potem będziemy sobie spokojnie przechodzić dalej. W dzisiejszym odcinku myślę, że zdążymy omówić tylko te lata młodzieńcze, być może do przeprowadzki do Warszawy, czyli 1916 roku, ale to się okaże. Najwyżej podzielimy tę opowieść, to dzieciństwo na dwie części, tak żeby nie przedobrzyć, nie zanudzić, nie zabombardować historią i opowieściami. Tuwim rodzi się w Łodzi w 1984 roku. Bardzo ważny jest kontekst polityczny, geopolityczny Łodzi w tamtym okresie. Łódź jest miastem znajdującym się, jak cała Polska, pod zaborem. Łodzi przypadł w udziale zabór rosyjski. Mało tego, Łódź jest miastem przemysłowym, miastem fabrycznym, które powstało z potrzeby. Jest więc pełne takich jakby nierówności społecznych, nie jakby, po prostu, bo zamieszkują Łódź obywatele świata, tak zwani prześmiewczo lodzermenszowie, czyli bogaci fabrykanci, którzy dorobili się właśnie na przemyśle, na fabryce, właściciele fabryk, miliarderzy wręcz, liczone to były wtedy w walucie rubla. I to byli właśnie, to były rodziny zazwyczaj niemieckie. Byli też niemieccy robotnicy, tak jakby przymusowo przywiezieni do pracy z Niemiec, także Łódź była takim tyglem kulturowo, społeczno, religijno też i politycznym. I znajdowała się też tam oczywiście mniejszość, która wtedy być może nawet stanowiła mniejszość żydowska, bo gdzie biznes, handel, takich Żydzi, ale to też, też ludność żydowska należąca do tak zwanej zwanego proletariatu, a wręcz biedy, czyli taka zubożała, oczywiście warstwa proletariatu, wąska grupa inteligencji, głównie polskiej, a także duża część obywateli rosyjskich, uczęszczających tam do szkół, no i w ogóle przywiezionych z racji tego, że teoretycznie Polska nie istniała i było to terytorium rosyjskie. No i w tej atmosferze tego tygla kulturowego, tej mieszaniny, tego to był taki istny kocioł, nie bałkański, a łódzki, przychodzi na świat Julek w rodzinie. W domu rodzinnym Tuwima języka innego niż polski nie uświadczysz. Tuwim w ogóle innego języka nie znał, właściwie znał świetnie rosyjski z racji tego, że wyrósł do rosyjskiej szkoły, uczęszczał, ale tylko te dwa języki. Jego mama, Adela z domu Kurkowska, pochodziła z rodziny właściwie inteligenckiej. Jej dziadek był słynnym drukarzem, właściwie dziadek Tuwima, jej ojciec Leon Krukowski, który drukował pierwszy polski dziennik, Łódzki Kurier, właśnie w Łodzi. Miała czterech braci, każdy z nich był bardzo dobrze wykształcony. Byli to lekarze lub prawnicy. Ona sama miała pewien kompleks swojej sytuacji finansowej, ponieważ sama założyła rodzinę wraz z ojcem Izydorem. Imię nadane przez żydowskie ojca Tuwima to było chyba Zoroch, o ile się nie mylę, wysłana za mąż za Izydora Tuwima, którego brat jeszcze używał nazwiska w wersji właśnie żydowskiej, hebrajskiej. Tuwim po hebrajsku to inaczej dobry, poczciwy. I Izydor także był inteligentem, ponieważ miał wykształcenie, odbył studia w Paryżu, przez pewien czas także w Królewcu i w Petersburgu, władał biegle językiem francuskim, mało tego, miał trochę taki wręcz zagraniczny akcent. Ale ich małżeństwo nie można zaliczyć do udanych. Głównie z tego powodu, jak Izydor dalej pokierował swoją karierą, a może bardziej jak życie pokierowało ich sytuacją. Był urzędnikiem w Banku Azowsko-Donieckim. Był to jeden z chyba drugi największy bank w Łodzi. Ale to nie on był właścicielem tych milionów rubli, on je tylko przeliczał. I to było wieczną przyczyną jakichś kłótni, nieporozumień w domu, których Julek
zdawało się, nie dostrzegał aż tak bardzo, gdzieś będący w szale swoich własnych zainteresowań, fantazji, później też poezji. Natomiast dużo bardziej wrażliwa na tę sytuację w domu była młodsza siostra Irena Tuwim, która przyszła na świat parę lat po Julku, i ona w swoich ludzkich porach roku opisywała sytuację w domu jako taką nieciekawą, wręcz przygnębiającą. I tak jakby panaceum na tę nudę, na tę codzienność, na tę szarzyznę, który rozsadzał właśnie tę szarzyznę, jak dynamit, był Julek. Był jej, jak ona to mówi, czarodziej. Ukochany brat. Wracając jeszcze do sytuacji w domu rodzinnym. Mama wyszła za męża starszego o prawie 16 lat. Oni dogadywali się, to nie było małżeństwo prawdopodobnie z wielkiej szaleńczej, młodzieńczej miłości. Oni wciąż kłócili się o pieniądze, kłócili się o wychowanie syna, o zbyt mały udział i obecność ojca w życiu, który przesiedliwał całymi dniami w banku. Mało się udzielał, był milczący, raczej z aprobatą przyjmował wszystkie wybryki wręcz swojego syna pierworodnego. Z drugiej strony matka była wciąż zaaferowana, niespokojna, z pełną troską, która w miarę upływu czasu przeradzała się w coraz większą fobię i obsesję, która doprowadziła ją do ostatecznie do szaleństwa, o czym powiemy sobie później. Natomiast idąc takim naturalnym, chronologicznym tokiem wydarzeń, no to na początku Tuwimowie, jak to Irena wspominała, ona z Julkiem byli bardziej zawsze lepiej nastawieni do ojca, który na wszystko patrzył z pobłażaniem, niż do wiecznie zaaferowanej, przerażonej matki, która jednak bardzo dbała, żeby ich dzieciom nie brakowało niczego, a zwłaszcza wykształcenia. I na to właśnie wykształcenie kładła największy nacisk. I z tego też powodu zapisała Julka do szkoły nie polskiej, prywatnej, a państwowej, rosyjskiej, właściwie do gimnazjum, gdzie wymogiem dostania się było zdanie egzaminów wstępnych, wcale niełatwych, albo przekupienie administracji z tą sporą łapówką, na którą oczywiście Tuwimów stać nie było, chociaż czytałam gdzieś, że mimo, że należeli do tak zwanej klasy drobnomieszczańskiej, mieli pięciopokojowe mieszkanie, w którym mieszkali najdłużej, w którym odbywało się całe dzieciństwo Juliana, i dwie służące. Mimo wszystko Adela musiała reperować ubrania swoich dzieci, co świadczyło o ich takim niezbyt ciekawym statusie materialnym, zwłaszcza w mieście tak nastawionym na przemysł włókienniczy, jakim była Łódź. No i Julian został zapisany do gimnazjum męskiego, w tamtych czasach oczywiście, rosyjskiego przy ulicy Mikołajewskiej 44. Sam urodził się na ulicy Widzewskiej, obecnie jest to ulica chyba Jakińskiego. Później przeprowadzili się na pasaż Szulca, tam urodziła się Irena, a ostatecznie na początku bodaj w 1901 czy 2 roku przeprowadzili się na ulicę Andrzeja 40. Dzisiaj jest to ulica Andrzeja Struga 42, do budynku, w którym Tuwim przeżył integralną część swojego dzieciństwa, najważniejszą, najpiękniejszą, najszerzej wspominaną. Dzieciństwo na Andrzeja. Zanim o tym dzieciństwie powiemy sobie więcej, o gimnazjum, o perypetiach, o pierwszych podbojach miłosnych, o pierwszych próbach poetyckich, o których powiemy sobie najpóźniej w dzisiejszym odcinku, to chciałam jeszcze wrócić do samej Łodzi, bo zaczęłam tak enigmatycznie o tym mieście, a jest to miasto fascynujące. Miasto, które, jak to sam Tuwim mówił, jest miastem bez legendy i bez mitu, stworzonym bez tradycji, bez podania, stworzonym na potrzeby chwili, takim polskim Manchesterem. Bo Tuwim została powołana, Łódź została powołana do życia, ponieważ rozwijał się bardzo dynamicznie przemysł włókienniczy, ale tutaj nie było żadnego architektonicznego ładu, żadnego historycznego wspomnienia. To miasto było budowane przez fabrykantów, przemysłowców, którzy tak jakby nie dbali o dobrostan ani mieszkańców, ani wygląd samego miasta. Także Łódź zatrważała swoją architekturą, swoim chaosem, swoją nędzą, brudem, o której Tuwim, którą dość tak obrazowo i naturalistycznie opisywał w swoich poematach i wierszach. No i też mówił
bardzo bezpośrednio o tej nędzy. O nędzy, z jednej, która była zestawiona właśnie z takim olśniewającym, wręcz niemoralnym w stosunku do tej nędzy bogactwem łódzkich fabrykantów, tych zwanych lodermenschów. I przeczytam Wam bardzo taki obrazujący, dosyć mocno, bez ogródek, te realia, tekst, fragment z wspomnień samego Juliana o Łodzi. Właśnie o tej nędzy. Pisać o nędzy proletariatu łódzkiego, o wyżółkłych ojcach, wychudłych matkach, gruźliczych dzieciach, szczurzych podwórzach, cuchnących rynsztokach, ciemnych norach, zwanych jeszcze mieszkaniami. W nawiasie przyszłość je dopiero po imieniu nazwie. Są to groby, które, za które że ci nędzarze płacić muszą za życia komorne. Tak jak dzisiaj moglibyśmy powiedzieć o mikroapartamentach, czyli tych wspaniałych, zatrważających przejawach patodeweloperki, na przykład w Warszawie, ale to na marginesie. Tuwim się jednak bardzo mylił. Przyszłość po imieniu nie nazwała tych mieszkań, właśnie, ale nazwała je mikroapartamentami. Pisać o potwornych warunkach higienicznych, na które skazana jest ludność największego po Warszawie miasta wolnej, niepodległej Polski. Jest to tekst, który powstał po odzyskaniu niepodległości, stąd mowa o wolnej Polsce. Ludność, która w 1905 roku najobficiej zalała krwią polski Manchester. Pisać o tych, co skazani na oddychanie dymem, kurzem, sadzą, wyziewami fabriarni i wychodków. Jak bez nadziei patrzą, jak się kolos przemysłowy rozkłada i stacza, jak się po prostu staje niepotrzebne, staje się kulą u nogi rolniczego kraju. Nie, o tym pisać nie mogę. Łódź bezrobotna to absurd. Łódź, której kominy nie dymią, to cmentarz. Tragicznym banałem brzmiałoby każde słowo. To jest tekst pisany już o tym, jak Łódź zaczęła podupadać w sensie przemysłowym, ale Łódź, która była w rozkwicie przemysłowym, była właśnie tym miastem sprzeczności, rynsztoków, biedy, nędzy, ubóstwa, smrodu, głodu, a także pięknych pałaców, takich wręcz nieproporcjonalnie pięknych, nieprzystająco pięknych do otoczenia. Kolei, która podjeżdżała prosto, której tory były budowane tak, żeby bogaty fabrykant czy fabrykantowa mogła sobie prosto z pociągu prywatnego oczywiście wejść do swojego pałacu, którzy zarabiali właśnie, jak to pisał Tuwim, miliony rubli. Tak jak pisał, dynastie włókiennicze tworzyły kastę, której obyczaje, kaprysy i fantastyczne wyczyny stały się legendami. Zamiast dbać o miasto, w którym się obłowili, rozbijali się poza granicach, trwoniąc olbrzymie sumy na szampany, dziwki i inne nowe wspaniałości sprowadzane wagonami do łódzkich pałaców. Pisał tu właśnie, chaos architektoniczny Łodzi jest niewiarygodny. Widok pryncypalnej ulicy Piotrkowskiej przyprawić może o obłęd. No właśnie, bo to miasto było też przypadkowe, nagłe. Wyrosłe tak jakby znikąd i na obszarze, który nie był gotowy na to. Mówiło się Łodzi, że jest to wieś z jedną ulicą, czyli tak zwaną, nazwaną przez Tuwima Łodzianina Pietryną. I było coś niezdrowego w tym pędzie i rozroście i tak jakby odbiło się to czkawką mieszkańców, bo oczywiście spadło na barki tych najuboższych, najbiedniejszych, na proletariat. I obserwując tę biedę, solidaryzując się z tą biedą od lat najmłodszych, będąc też niesamowicie wrażliwym dzieckiem, Tuwim opowiedział się po stronie tych nędzarzy i to przejawiało się w jego twórczości i też w jego postawie politycznej, społecznej przez całe jego życie. Podobno Adela sama była taką osobą bardzo, bardzo wrażliwą, aktywnie włączającą się w ruchy charytatywne, pomagała, właściwie ruchy charytatywne w tych czasach nie istniały, ale na ile mogła, na tyle pomagała biednym, zawsze starała się wspierać tych najsłabszych, najuboższych, tych pozostawionych samym sobie i to samo czynił Tuwim w późniejszym życiu. Natomiast te obrazy tak głęboko wsiąknęły w niego, że później po latach, pisząc poemat emigracyjny, to wracał wspomnieniami do widoków tych Łodzi, tych łódzkich widoków, tych, które mieszały mu się z idyllicznymi, takimi bajkowymi wspomnieniami z dzieciństwa, a jednocześnie z tym rynsztokiem łódzkim. I będąc wtedy na emigracji w Brazylii, będąc w atmosferze tej tropikalnej dżungli, tym upale, zaduchu, zaczynał tak śniąc na jawie,
będąc otumaniony tym upałem, przypominać sobie, powracać myślami, podróżować w te i we w te uliczkami. I w taki bardzo mocny sposób zaczął pisać o Łodzi. I przeczytam Wam fragment właśnie z Kwiatów Polskich, który jest taką jakby nawiązaniem do pięknego poematu, emblematycznego poematu Statek pijany Artura Rimboda, który był wielkim autorytetem i wielką miłością poetycką Tuwima. I na kanwie tego poematu napisał własny, jest to fragment Kwiatów Polskich, zaczynający się od słów: bałuckie, limfatyczne dzieci z wyostrzonymi twarzyczkami, jakbyś z bibuły sinoszarej wyciął ich rysy nożyczkami. Upiorki znad cuchnącej łódki z zapadłą piersią, starym wzrokiem, siadają w kucki nad rynsztokiem, puszczają papierowe łódki. Na ścieki, tęczujące tłusto mętami farbek z apretury. I płyną w ślad nędzarskich jachtów marzenia, a za nimi szczury. Wiatr zawiał, a z szumnego wiewu napływa śpiew rozkołysany szaleńca. Je hâte, savez-vous, d'incroyable Floride. Pijany rozbujał statek oceany, wśród tłoku cudów barw zalewu, tańcząc na pieśni fal, i nagle, jeżeli jakiej wody pragnę, tam w Europie, to kałuży. To kałuży, gdzie dziecko schyla się nad bagnem i puszcza o zmrokowej chwili statki wątlejsze od motyli. Ale wjechała na podwórze kloaczna beczka z pompą ssącą. Półkolem stają więc przy dziurze, wpatrzeni w gęstą ciecz chlupiącą, gdy wtem przez obszarpaną zgraję dzieci z sąsiedztwa otoczony zjawia się skoczek upragniony, niedościgniony wzór artysty. Zdejmuje palto i zostaje w trykocie, brudnym, bocielistym, z pstrymi skrawkami szczęścia na nim. Rozkłada płowy swój dywanik, wyjmuje z worka trzy butelki i patrz. Pisze w powietrzu, pisze niemi, nieustający bieg ósemki. Dzieci są w niebie, a na ziemi, gdy tak w polu stoję, a dawno stoję, osłupiały. Kłosy się wiatrem rozechwiały, a z nimi proste moje myśli. Proste myśli moje, że też tym ludziom chleba braknie, chleba, że też im się tak męczyć trzeba, że tych z tych łanów życiodajnych, ze szczodrych, tłustych, urodzajnych, ze złotych, srebrnych, takich cudnych i z blasku błękitnego nieba życie odrzuca tym nędzarzom żebraczy kęs czarnego chleba. Zaduch bałuckich stancji brudnych, wszy, co po bladych dzieciach łażą, samą brzydotę i ohydę z kloaką i szczurami złymi. Tak sobie myśląc, dalej idę po niepojętej, pięknej ziemi, roztwarzający Boże dzieło, cudowne, nędzne i żyłowieszcze. 28 lat minęło. Wciąż idę i wciąż nie wiem jeszcze. Piękny fragment. Tak pisał Tuwim po właśnie kilkudziesięciu latach od pobytu w Łodzi, będąc wytęskniony za ojczyzną na emigracji, podczas gdy Polska, w tym Łódź, wykrwawiała się w walce z okupantami. Pisał Tuwim o Łodzi już wcześniej, w czasach dzieciństwa. Jeden z jego pierwszych wierszy zapisanych w 1911 roku jest właśnie o Łodzi. Posłuchajcie. Jakby to miasto przystoić w Rym? Miasto jesienią posępne, nudne, szary i siny i bury dym i kraty ulic skupione, brudne. Z okien swych widzę mdły nieba łach, podwórze pełne wapna i gliny, mury fabryczne, zbękany dach i rozrzucone wszędzie kominy.
Więc jak tu miasto ustroić w Rym? Mgła, szarość, smutek, kominy, dym. Tak właśnie było, taka była Łódź i te obrazy tej nędzy później w wielu, wielu wierszach Tuwima się przejawiają, pojawiają i pisze o nich i wspomina i tak jakby nigdy nie zapomina o tych, których spotkał, jakby oddając im taką cichą cześć, właśnie adresując do nich te wiersze. Bardzo dużo tych ich wierszy pojawiło się w tomie Treść gorejąca i część z nich mogę Wam przeczytać. Właściwie nie same wiersze, bo jest ich za dużo, ale parę fragmentów z takich wierszy. Jest nędza nasza. Są te dzieci jak zmory. Doprawdy są te poddasza, sutereny i nory. Są ci sapiący chorzy, z których krew do kubła chlusta. Jest wilgoć zielona w komorze. Brud, smród i kwaśna kapusta. Zmarzłe kartofle surowe, kaszel suchy, piec zimowy, deska twarda pod głowę. Takie będą nędzarskie hymny. Było o głodzie i chłodzie. Jest, że się męczy i zdycha. Będzie kość chuda w wodzie i razowiec z piaskiem i mdła kicha. Jest nędza. Stół zmarznięty, szmaty w oknach i na ciele łachmany i krzyk w nocy, krzyk święty, przeklęty. Tato kochany. Właśnie wiele tych obrazków musiał się napatrzeć mały Julek i bardzo to w nim zostało, te obrazy przechowywał w swojej poetyckiej sercu przez długi, długi czas i one czasem wypływały w formie takich właśnie poruszających poematów. I z tych wspomnień o Łodzi, oczywiście poza tymi takimi tragicznymi, brzydkimi, nędznymi i przygnębiającymi, wyłaniają się też te piękne, wspaniałe i one są związane z jednym miejscem w Łodzi, z parkiem w Helenowie, takim miejscem uciech dla mieszkańców Łodzi, czyli taki park, gdzie była i muzyka grała na żywo i były jakieś zabawy niedzielne i przyjeżdżał cyrk i były zwierzęta w klatkach i jakiś kawałek wody i drzewa i krzewy i kwietniki. I tam odbywały się też takie właśnie schadzki różne, młodzieńcze i powiedzmy posiadówki tak zwane. Zimą tam było lodowisko. I Tuwim tam też wcielał się w swoją rolę takiego barda, poety, młodzieńca, który roztaczał swój urok wszem i wobec i tą poetycką wonią zarażał swoich kolegów i przyciągał różne przychylnie patrzące na niego niewiasty, które próbował oczarować w ten sposób ten nasz czarodziej. No i piękne też wspomnienia wiążą się z miejscowościami podłódzkimi, do których jeździli Tuwimowie na wakacje. I tutaj też trzeba wspomnieć, że ojciec zazwyczaj stał w domu, a Julian albo sam wyjeżdżał, natomiast Adela zabierała swoje pociechy i jeżdżali na początku do Bydonia, gdzie znajdował się majątek Kochanowski prowadzony przez jego potomków i było to takie miejsce wczasowe dla łodzian. Tam byli dosłownie raz albo dwa, później byli w Krzyżatce, gdzie Tuwim, jak sam z dumą mówił, nauczał właśnie takie chłopskie dzieci abecadła uczył i czuł się jak taki pozytywistyczny bohater jakiejś powieści Żeromskiego czy Prusa. Natomiast przepraszam. Natomiast największe, takie najpiękniejsze lata wakacyjne spędzali w Inowłodzu pod Łodzią nad rzeką Pilicą, gdzie przebywali albo w tak zwanej willi pośrodku w czasowym Villa Regina, albo później w pensjonacie u tak zwanej pani Michałowej.
No i do tego pensjonatu, do pani Michałowej też wraca tu wspomnieniami w kwiatach polskich. Natomiast Inowłoc też w paru wierszach się przejawia i jest taki piękny fragment wiersza, już takiego niedokończonego, odnalezionego już po śmierci z rękopisów Tuwima, pisany na emigracji prawdopodobnie w Nowym Jorku, gdzie już Tuwim trochę jakby przypowiada swoją własną rychłą śmierć, a być może to już było po powrocie do Polski. Posłuchajcie fragmentu. Ja do Ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę. Przyjdź tyle się do mnie, do kaleki, lub choć jedno drzewo wyślij w drogę, Inowłocki, lesie, daleki. To, pod którym chwyciłem w objęcia szczęście, szczęście, Inowłocki, lesie. To, na którym ze szczęścia, wtedy się zawczasu nie powiesił. O tym wątku tutaj, powiedzmy, samobójczym też przejdziemy, do tego wątku też przejdziemy, omawiając historię miłosne Tuwima. Na razie opowiadamy o tych właśnie latach beztroski i idylii, takiej bajkowości sielsko-anielskiej spędzonej w letnich miesiącach w Inowłodzu, gdzie Tuwim, jak sam opowiadał, czuł się prawie takim wolnym ptakiem, amazonem. Jeździł konno, pływał w rzece, pił właśnie z tej rzeki, tego zdroju, jak to nazywał, takiej nieskazitelnej rzeźki ożywiającej wody. Oczywiście po latach to wszystko się tak koloryzuje i nadaje się temu takich barw, takich dziecięco-beztroskich, ale czymże jest dzieciństwo? Sam Tuwim powiedział o dzieciństwie, że jest to bezpowrotność. To jest coś utraconego, do czego powracamy, odtwarzając to w takim bezpłatnym filmie, przewijającym klisze z naszego życia. Więc jest to czas, który nas kształtuje i do którego później zawsze tęsknimy. Gdzieś tu mam nawet taki fragment. Mam wrażenie, że gdy człowiek dorosły powraca myślą do lat dziecinnych, w całej jego istocie budzą się te same uczucia, co przy czytaniu opisów podróży. Jest gdzieś zaginiona tajemnicza wyspa, pełna dziwów, cudów i przygód. To wyspa to kraj naszych lat dziecinnych. Dzieciństwo także istnieje, lecz jest nierealne w czasie. Wieczny, bezpłatny, święty kinematograf wyświetlający tkliwy film dzieciństwa. Oto nasze wspomnienie. No właśnie, i dlatego po latach się je tak idealizuje chyba. I tu miał to samo, miał te same skłonności. Trochę mniej, bardziej powściągliwa w tych wspomnieniach była Irena, jak już powiedziałam. Natomiast Julian wracał wspomnieniami do tych letnich miesięcy w Inowłodzu, kiedy był prawdziwie beztroski, prawdziwa jego łobuzerskość się przejawiała, gdzie rozpijał się po karczmach, gdzie jadał z prostymi ludźmi chleb z masłem, gdzie śpiewał piosenki ludowe, gdzie uczył się takiej słowiańskiej, poznawał folkową słowiańską kulturę, napajał się ją, gdzie robił różne figle rodzicom, gdzie wreszcie doznawał pierwszych wstrząsów miłosnych, gdzie zachował się w pannie Hannie czy Helenie, już nie pamiętam, która o jego istnieniu nie wiedziała, ale przez 2 lata był w niej mocno zakochany. No i tam też przeżywał swoje pierwsze uniesienia też poetyckie, między innymi tam zaczytywał się w swoich idolach. No więc mamy Łódź, mamy Inowłód, mamy Irenę, mamy Izydorę, mamy Adelę. Czy mamy już cały świat dziecięcych lat? On oscylował wokół tych postaci, wokół tych miejsc. Innych właściwie nie było, był krótki epizod wyjazdu do Wrocławia, kiedy w Łodzi zaczynały się tak zwane pogromy żydowskie, czyli było niebezpieczeństwo takich pogromów. No i wracamy do szkoły, czyli do lat nauki. Tuwim chodził do gimnazjum, jak już mówiłam, publicznego, państwowego, czyli rosyjskiego. Jego mama po pierwsze nie było stać na szkołę prywatną, po drugie chciała zapewnić solidne wykształcenie swojemu synowi. Wierzyła, że ukończenie państwowej szkoły daje mu ten lepszy start w przyszłość, możliwość pójścia na studia. I Tuwim rzeczywiście do tego gimnazjum uczęszczał przez okrągłych 10 lat, mimo że w tamtych czasach gimnazjum trwało 7.
A dlaczegoż to? Bo Tuwim repetował klasy, właściwie dwukrotnie, 6., 7. klasę repetował. I to nie z powodu tego, że był jakimś systemowym durniem, za przeproszeniem, ale to tylko dlatego, że jak to kiedyś powiedziała chyba jego ciotka, że te wielkie umysły często przejawiają dużą niechęć do nauki i skupiają się na tych swoich wielkich zainteresowaniach. Podobnie było u Tuwima. Nie był niezdolny, po prostu był leniwy, opieszały i z góry kwestionował wszystko to, co było mu siłą wtłaczane. A też wiele historii z tych szkolnych realiów dają nam pewien obraz tego, jak wyglądała szkoła rosyjska i to niewiele się różniło od tej opisywanej tak pięknie, tak dosadnie przez Żeromskiego. Bo rzeczywiście ta rusyfikacja w szkołach tych publicznych była tak jakby przerażająca, ale bardzo też toporna przy tym. Więc rozbrajana była z młodzieńczą zapalczywością przez młodych Polaków, którzy wytykali bezwzględnie nauczycielom ich często niewiedzę, ich brak talentu i brak przykładności. No i Tuwim był takim urwisem, za co później często się posypywał głowę popiołem, bo wobec jednego nauczyciela języka francuskiego, pana Broketa, był wręcz bezwzględny i później się z tego powodu bardzo wstydził i z tego powodu wręcz przepraszał na łamach swoich wspomnień pisanych prozą. I w tej szkole też Tuwim nie miał możliwości zetknięcia się z poezją, więc to nie szkoła była dla niego źródłem tego wielkiego poetyckiego zastrzyku, jakiego doznał w dzieciństwie. Od szkoły musiał, żeby jakby odreagować te szkolne niepowodzenia i te szkolne różne obrzydliwości, uciekał w różne swoje pasje. Od dziecka był człowiekiem zapalczywym, pełnym różnych obsesji, miłości i manii wręcz. Jak wspominała jego ciotka Ewa Drozdowska, na początku był dzieckiem, którego było wszędzie pełno, był bardzo ciekawski. Później ta ciekawość świata przerodziła się w ciekawość określoną, nacechowaną, skupioną na określonych tematach. Tuwim sam mówił, że zaczęło się od znaczków czy motyli, które kolekcjonował, później przyszedł czas na kolekcjonowanie jakichś magazynów, artykułów, ale to były takie, powiedzmy, typowe zainteresowania ówczesnej młodzieży. Później nadeszła pasja, która się wywodziła z tych letnich wyjazdów, czyli zbieranie różnych węży, jaszczurek, żmij, które przechował w mieszkaniu. To się skończyło wielką awanturą, kiedy mama znalazła takie węże, które zaczęły wychodzić z swoich takich na prędce stworzonych prymitywnych, amatorskich terrariów. Zaczęły się rozprzestrzeniać po mieszkaniu w poszukiwaniu żeru. No i skończyła się ta pasja z wielkim hukiem, no ale rozpoczęła się kolejna. A kolejną pasją była, drodzy Państwo, chemia. Tuwim odkrył w sobie wielką pasję, czy wręcz talent chemiczny. Zaczął nabywać u wuja, który był aptekarzem, różnego rodzaju probówki, naczynia, mieszadła i różnego rodzaju substancje, które później z wielką wprawą i zmysłem alchemika mieszał. I to wtedy już właśnie jego siostra widziała w nim pewne talenty, czy wręcz cechy czarodziejskie, magiczne. Po pierwsze, najpierw poskramiał węże, po drugie zaczął robić jakieś cuda chemiczne i jakieś tworzyć różne kolory, mieszadła, które właśnie zaczynały bulgotać czy dymić, a i wreszcie wybuchać. No i z jednym z takich eksperymentów, kiedy oczywiście bez żadnej wiedzy, nadzoru pomieszał kilka substancji i zakończyło się to wybuchem, który poszarpał mu rękę i prawie odebrał wzrok. No oczywiście wszystko poszło na śmietnik, całe stanowisko chemiczne, laboratorium. I Tuwim potem wspominał po latach, że właściwie miał niesamowite szczęście, że nie wysadził w powietrze całej kamienicy. No i kiedy zabrano mu chemiczny ten cały świat, no to zaczął się interesować zielarstwem. I tu kolejny powód, dla którego siostra go podziwiała i była w niego zapatrzona, ponieważ przywoził różne zioła z takim namaszczeniem i właśnie alchemiczną wręcz wiedzą i wprawą. Gotował różne dziewanny, rumianki, dziurawce, mięty, parzył, przysypywał, mieszał. Był takim aptekarzem.
ale aptekarzem magikiem. Kolejna pasja dotyczyła bodaj mechaniki, kiedy zaczynał budować swoje własne turbiny, maszyny, oczywiście bez ładu, składu, biorąc ze sobą jakiś kartonik z jakąś śrubką, w sposób taki, powiedzmy, bardzo beztroski, ale cały się oddawał tym swoim pasjom. No i ostatnia pasja, która już była ostateczną zapowiedzią, przewidywała jego przyszłą drogę, była pasja lingwistyczna i ona była prawdopodobnie zainspirowana jego ojcem, który sam przejawiał talenty lingwistyczne, mówił biegle w kilku językach, no i zbierał różne słowniki. Więc mały Julian też zaczął przypisywać sobie do swoich zeszytów różne słówka, szukał różnych kuriozów, do językowych słów wytwórczych. Fascynowały go różne wyjątki z różnych słowników, nie tylko języka polskiego. Pisał na przykład w 200 językach liczebniki od 1 do 10 zapisywał. No i podczas jednej z takich wypraw gdzieś do antykwariatu, prawdopodobnie w poszukiwaniu kolejnej pozycji, padła mu ręce ulotka, która dotyczyła wymyślonego przez Zamenhofa pisma, takiego sztucznego języka, jakim jest Esperanto. No i Tuwim od razu się bardzo zapalił i podjął tę jakąś sam sobie narzucone zadanie, żeby się Esperanta nauczyć. I podobno w ciągu 9 miesięcy biegle już tym językiem posługiwał się i w piśmie, i w mowie, a zasady gramatyki poznał w tydzień. I to bez korzystania z translatora czy internetu. Robi wrażenie. No i kiedy nauczył się Esperanta, zaczął sobie trochę różnych, stwierdził, że zacznie przekładać na Esperanto różne utwory. I zaczął od jakichś nowel Prusa i wierszy Ujskiego. I skąd w ogóle wiersze? Na początku te wiersze nic nie zapowiadało tego, że miałby w ogóle mieć z wierszami coś wspólnego, ale jak sam mówi, miłość do poezji przelała na niego nikt inny jak mama. Mama Adela przejawiała wielką wrażliwość poetycką. Sama nie pisała wierszy, ale miała swój taki młodzieńczy kajet, w którym miała pozapisywane różne polskie wiersze Dittmayera, właśnie Ujejskiego, Konopnickiej, Mickiewicza. I to tam właśnie Tuwim, tak jakby ona czytała do snu Julianowi te wiersze i on potem z wielką żywnością, tkliwością wspominał te matczyne kołysanki stworzone z polskiej poezji. A ta pasja sięgała dalej, bo babka Tuwima, Ewelina, również miała swój kajet, ale jej zamiłowanie do wierszy dotyczyło bardziej takich tematów historycznych, nie romantycznych. To mama miała duszę romantyczki. W ogóle ciekawa sprawa, że Ewelina z domu była Dillon i właśnie brat cioteczny matki, kuzyn Tuwima, właściwie, który przeprowadził się do Ameryki i tam zrobił ogromną fortunę, był milionerem, posługiwał się tym panieńskim nazwiskiem babki Dillon i użyczył nawet Polsce wielkiej pożyczki zwanej pożyczką Dillonową. Tuwim nawet próbował na emigracji skontaktować się z nim, bo był w sytuacji finansowej, natomiast później nigdy nie odpisał. A Tuwim tak śmiesznie go podsumował, mówiąc, że no nie z każdym milionerem chce utrzymywać kontakt. Jeśli znajdę ten fragment, to może Wam powiem. Przeczytam. Właśnie. Babka była łapowska, prababka Dillon. To nazwisko przybrał sobie jej wnuk, Clarence Dillon, rektę łapowski, milionowy Amerykaniec, ten sam, który udzielił skarbowi polskiemu Dillonowskiej pożyczki. Jest on najbliższym krewnym, najbliższym bratem ciotecznym mojej matki, ale wcale się nie znamy. No i ja nie jestem skory do zawierania znajomości z każdym milionerem. Aż ten Tuwim. No i właśnie przypisując te, tłumacząc te wiersze na, wracając już do sedna, na Esperanto, zaczynał tłumaczenia od Prusa i Ujskiego. A miłość do poezji nie narodziła się właściwie z Esperanta, ale przez Esperanto mogła się pogłębić, bo Tuwim odkrył w pewnym momencie, wpadłem mu w ręce, sam mówił już nie wie jak i kiedy, tom wierszy, właściwie taki tom zebrany wierszy Leopolda Staffa.
No i rozpoczęła się wielka, natchniona, jedna z większych miłości życia Tuwima, która trwała przez całe jego życie i później przerodziła się w też ogromną przyjaźń, ale połączoną zawsze z wielkim uwielbieniem dla mistrza. Tym mistrzem był nikt kto inny jak młodopolski poeta Leopold Staw. I Tuwim miał taką, jak to on, skłonność do tych obsesji. No i ta pierwsza obsesja poetycka to był Leopold Staw. Zaczął od przekładów jego wierszy właśnie na esperanto później i sam napisał list do Leopolda Staffa z bijącym sercem, czy może jakichś przekładów dokonać. Tu Leopold mu odpisał, Tuwim był cały w skowronkach, uczył się na pamięć tego listu, pokazywał w szkole. Jego szkolni koledzy wspominają, że Tuwim zaraził ich miłością do Staffa i dzięki niemu jego wiersze, na przykład Deszcz jesienny, wszyscy w klasie znali na pamięć, bo Tuwim recytował go przy każdej okazji. Mówił, że Staffa czytał przed obudzeniem, w czasie jedzenia, w szkole, po szkole, miał go cały czas pod pachą i wkrótce praktycznie znał jego twórczość na pamięć. I za Staffem posypali się inni, bo Staff gdzieś w wierszu nawiązywał do Verlaine'a, Polacha Verlaine'a, francuskiego poety, no to też Tuwim zaczął się interesować Verlaine'em. Za Verlaine'em oczywiście przyszła pora, oczywiście, bo to był wielki mistrz, a też kochanek Artura Rimbauda. Zaczęła się epoka rozrimbodzenia tak zwanego, wcześniej było rozstawienie. No i później Baudelaire. A już dalej posypali się kolejni, czyli rosyjscy poeci Błot, Briusow, Balmont, także Tettmajer, Majakowski w późniejszym okresie. Na początku nie było miłości do Puszkina, ona narodziła się później. Puszkina obrzydziła Tuwimowi szkoła. No i ten czar poezji się wylał, już to był potok niemożliwy do zatamowania. Ale wracając wcześniej, właśnie mówiąc o szkole, Tuwim nie mógł w tej szkole się z poezją za bardzo zaznajomić, ale kiedy już tę poezję poznał, okazało się, że jako znawca literatury jest w niej lepszy i lepiej się zna na literaturze niż jego nauczyciele, także on nie miał też wielkiego szacunku. A jako dziecko, jego pierwsze wspomnienia takie poetyckie, oprócz tego czytania przez mamę wierszy, to było to, że książek nienawidził i jak siadał na pierwszej książce, miał taki zwyczaj siadania na książce, prawdopodobnie było to egzemplarz Roma Julii i wyrywania z niej jego kartek, tak się mścił. Ale bardzo lubił też literaturę dziecięcą, nie poezję. I tutaj mam gdzieś wypisane, co czytał. Czytał Andersena, Dickensa, Twaina, Juliusza Verne, Cervantesa, zaczytywał się Sherlocku Holmesie, Ryszard Lwie Serce, trylogii nie lubił. Później Gogola i Prusa. Lubił troszkę Orzeszkową, Wiktora Hugo. Czasami wracał do Fredry, ale ziewał nad Słowackim i Puszkinem. I w ogóle wtedy unikał utworów wierszowanych. I dopiero tak jakby ten Staw otworzył mu oczy na poezję, która wcześniej dla niego nie istniała. Był też inna miłość Tuwima, nazywała się to muzyczna, był to Chopin. Umiłowanie do Chopina narodziło się dzięki matce, która śpiewała mu wiersze Ulińskiego do Chopina. Ale też jego kolega Marx Baraz, który był sąsiadem Tuwima właśnie w kamienicy na Struga i takim towarzyszem jego wielkich igraszek, bo tu też trzeba wspomnieć sobie dygresję, że dzieciństwo na Andrzeja to nie tylko takie indywidualne obsesje i zainteresowania Tuwima igraszki, ale też niesamowite lata szaleńczej zabaw z braćmi Baracami, było ich trzech, z którymi właśnie na podwórzu i na klatkach schodowej kamienicy urządzali największe z możliwych szaleństw. Ich dosłownie właśnie piętra stawały się z okrętami statków, o czym Tuwim potem mówił w swoim wierszu, który Wam zaraz przytoczę. Takim pięknym wierszu właśnie wspominkowym o dzieciństwie.
No i tam też Tuwim poznał innych sąsiadów. Była taka historia takiego bardzo ciemnej postaci. Właśnie znalazłem ten fragment. W oficynie na parterze mieszkał straszny Petzold, majster fabryczny, pijak i tyran. Bił swoją córkę śliczną, bladę Ernę. Kochałem się wtajnie w tej nieszczęśliwej królewnie, będącej we władzy okrutnego czarownika. Obok był warsztat stolarski pana Laukego. Godzinami wysiadywałem w ciepłej izbie, przyglądając się jego pracy itd., itd. To właśnie z Maxem przeżywał te najpiękniejsze chwile dzieciństwa, o których tak później wspominał. To Max także wymyślił ich taką młodzieńczą zabawę, która przedostała się także na grunt szkoły, na podwórko szkolne, tak zwany sznebs, który polegał na robieniu tak zwanych practical jokes, głównie nauczycielom. I jak pisał sam później Tuwim, sznebs był tarczą broniącą nas przed zgrozą banału, solidności i rutyny uczuć, pancerzem przed najstraszliwszym jadem, który sprawia, że z mądrych, wolnych szaleńców, jakimi są przeważnie wszystkie dzieci, wyrastają później ciężkie, ponure i głupie egzystencje zwane w kupie ludzkością. No, Tuwim jest mistrzem porównań i takich ciętych fraz. To jeszcze powiem Wam o tym wierszu. Wiersz ma tytuł Wtedy. Kiedy kino nazywało się jeszcze Bioskop albo Iluzjon, kiedy nosiłem czapkę uczniowską, wszystko było doprawdy iluzją, marzeniem i beztroską. Nie znałem wtedy Cunardów ani White Starów. Miałem w Łodzi kamienicę zaklętą. Tam nie trzeba było mieć dolarów, bo każde piętro było pokładem okrętu. Kiedy pisałem jeszcze Kwiatów kielichy i Różkopierce, a rymowałem ciche serce, doprawdy miałem ciche serce. Wtedy, kiedy kino nazywało się Bioskop, kiedy na schodach były dziwy, kiedy wszystko było budzącą się piosenką, byłem jeszcze szczęśliwszy. Dziś jestem tylko szczęśliwy. Uwielbiam ten wiersz. Uwielbiam ten wiersz, jest niesamowity. I jeszcze wracając do właśnie Chopina, to dzięki temu koledze, sąsiadowi poznał Chopina i w Chopinie się zakochał. I Chopin był jego pierwszym, przed jeszcze Stawem, takim doświadczeniem artystycznym, takim silnym, takim mocnym, niezapomnianym. I też tu parę słów Chopinowi uwielbieniu poświęcił i one są dosyć takie mocne. Posłuchajcie, Chopin był największym wstrząsem artystycznym, jakiego doznałem. Uwielbienie dla Chopina wciąż rosło i nadal rośnie. Uważam go za najcudowniejsze zjawisko, nie tylko w dziejach poezji polskiej, ale w ogóle sztuki wszechświatowej. Gdyby się znalazł nagle jakiś wielki i straszny kontroler i oświadczył, że na początku XIX wieku los nazbyt hojnie obdarzył tę ziemię genialnymi twórcami i że trzeba teraz kogoś wybierać, wybrałbym bez wahania. Oddałbym natychmiast Mickiewicza z rozpaczą, Słowackiego z żalem, a tuzin Krasińskich za jednego Chopina. Sam grając żywie dla Chopina to uczucie, które tylko religią nazwać można. I o tym mówiła też jego siostra Irena, że Tuwim pierwsze swoje wiersze zapisywane w kajetach, o których jeszcze będziemy mówić, pisały czasami jakby niektóre do melodii Chopina, jakby miały być utworami, właśnie piosenkami do kompozycji. I sam je też tak recytował. I jest w sumie kilka wierszy, w których do Chopina nawiązuje. Jeden taki piękny o matce, to już napisane po wojnie, ale do niego kiedyś przejdziemy, na razie nie chcę wyprzedzać faktów. Na pewno jego ukochany utwór to był Scherzo bemol i to mogą o tym poświadczyć nie tylko siostra, ale też inne osoby, bo gdzieś wspomniałam o tym, nie zawsze czytałam, to pojawiało się to, że potrafił krzyknąć do Artura Rubinsteina, który grał gdzieś w jakiejś filharmonii, na cały głos wstać ze swojej loży i krzyknąć Scherzo bemol, aby zagrał mu tylko jemu. I to były właśnie te poetyckie już uwielbienia, te artystyczne już uwielbienia, te bziki. I jak Tuwim kiedyś po latach wspominał, po co właściwie mu były te wszystkie pasje i te właśnie obsesje i manie i bziki, to powiedział, że sam nie wiem, chyba tylko po to, żebym stał się w końcu poetą. To, czy poetą się staje człowiek, czy nią im jest, to myślę, że o tym też znajdzie się odrębny akapit
i parę słów na ten temat. Chcę jeszcze wrócić do tych obsesji, bo o tym połączeniu takim jakby metafizycznym połączeniu Chopina z Tuwimem pisała pięknie w swojej książce Pęknięcie 2 lata temu pani Katarzyna Kuczyńska-Kosany. Polecam bardzo serdecznie książkę o Tuwimie. To jest nowa pozycja na rynku. I właśnie w tej książce też jest osobny akapit poświęcony Rimbaudowi i temu uwielbieniu Tuwima dla Rimbauda, zwanego łobuzem Francji, takim enfant terrible, jednym z poetów wyklętych. I myślę, że temu też powinniśmy poświęcić rozdział, bo omówiliśmy sobie troszkę to dzieciństwo, ale tak w ekspresowym skrócie. I teraz mam wrażenie, że minęła godzina już, kiedy mówię prawie, a nawet do tego sedna dzieciństwa nie przeszłam. Ale myślę, że to zacznę w kolejnym odcinku. To podzielę to na dwie części, bo chyba za dużo mówić o tym w jednej. Też trzeba dać sobie i innym troszkę oddechu. No, okazuje się, że to dzieciństwo jest tak ważną i tak kształtującą częścią życia, że te pierwociny muszą być tak porządnie omówione, bez żadnych przeoczeń. Oczywiście przeoczenia się zawsze zdarzają. Także wrócimy jeszcze do tego. Na ten moment żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję. Myślę, że już nie będę kończyć wierszem, bo tych wierszy trochę było. Wybaczcie mi za formę, jeżeli jest niedoskonała. Mam nadzieję, że ona z czasem się wyklaruje i będzie coraz lepiej. I mam nadzieję, że powiecie mi, co o tym sądzicie i dacie jakiś feedback, żebym na przyszłość też mogła jakieś zmiany czy poprawki wdrożyć, inkorporować. No to cóż, do miłego zobaczenia. Dziękuję Wam za dzisiaj, a jeśli jesteście chętni posłuchać części dalszej, no to zostańcie ze mną. Ja zaraz właściwie będę ją nagrywać, ale Wy ją zobaczycie, myślę, że za jakieś parę dni, a może dłużej. No zobaczymy. Dziękuję Wam i do miłego zobaczenia. Cześć!